Wielkoformatowe centra obróbcze nazywane są również routerami lub plotterami przemysłowymi. Są to obrabiarki CNC o dużych obszarach roboczych, przeznaczonych do obróbki materiałów w postaci płyt. Najczęściej są to frezarki, ale nierzadko posiadają również głowicę tnącą z nożem oscylacyjnym lub inne dedykowane agregaty do specyficznych zastosowań. W zależności od konfiguracji i wyposażenia obrabiają metale, tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe i drewno pochodne. Obróbka może odbywać się za pomocą obróbki wiórowej lub bezwiórowej. Obróbkę wiórową wykonuje obracający się frez i stosuje się ją do frezowania takich materiałów jak metale i twarde tworzywa sztuczne. Materiały o mniejszej twardości można wycinać nożem. I tę technologię stosuje się do wycinania gumy, pianek, gąbek, elastomerów, tkanin czy materiałów uszczelkarskich. Firma Kimla produkuje swoje centra na bazie stalowych, monolitycznych korpusów obrabianych w jednym mocowaniu na ciężkich frezarkach bramowych. Maszyny Kimla mogą dzięki temu być używane bez specjalnego fundamentowania. Najnowszym osiągnięciem firmy Kimla jest zastosowanie w wielkoformatowych centrach obróbczych magnetycznych napędów liniowych. W każdym aspekcie przewyższają one rozwiązania tradycyjne. Są bardzo szybkie, dokładne, zużywają mniej energii i są niemalże wieczne. Nie zużywają się, ponieważ nie mają elementów mechanicznych współpracujących ze sobą, a pola magnetycznego zużyć przecież nie można. Liniały pomiarowe pracują w trybie absolutnym i mają rozdzielczość 1 nanometra. Dzięki temu maszyna nie wymaga referencjonowania po załączeniu, a dokładność i płynność ruchu jest na bardzo wysokim poziomie. Wielkoformatowe centra obróbcze Kimla mogą być wyposażone w jedną lub więcej głowic roboczych. Poza wrzecionem mogą to być głowica tnąca, bigująca, pisząca czy gwintująca. Są one mocowane na dodatkowej osi Z lub na windzie automatycznie opuszczającej daną głowicę z osi Z wrzeciona głównego. Najbardziej uniwersalne wrzeciono ma moc 9 kW i obroty od 1000 do 24 000 obrotów na minutę. Do cięższych zastosowań dostępne są wrzeciona o mocach do 30 kW. Do wyboru są stożki narzędziowe ISO 30 lub HSK63. Magazyn narzędzi może występować w wersji liniowej i rewolwerowej. Podstawowa wersja posiada magazyn do 10 narzędzi, ale może być rozbudowana do 32 narzędzi. Aby obróbka mogła być wydajna, stabilna i dokładna, niezwykle ważne jest mocowanie materiału na stole. Obrabiane płyty mają najczęściej duże wymiary. W takim przypadku mocowanie mechaniczne na krawędziach nie pozwoliłoby na stabilne i sztywne mocowanie na środku materiału. Dlatego większość wielkoformatowych centrów obróbczych Kimla wyposażona jest w rastrowe próżniowe stoły montażowe. Stoły takie mogą być podzielone na wiele stref ssania załączanych niezależnie. Ponadto każda strefa podzielona jest na sekcje z kolektorami ssącymi, w których znajdują się metalowe, gwintowane wkładki umożliwiające w razie potrzeby mechaniczne przykręcanie detali lub przyrządów montażowych czy imadeł. Dzięki możliwości szerokiego zastosowania maszyny te są niezwykle popularne. Wykorzystywane są nie tylko w przemyśle, ale także w innych branżach, m.in. stolarskiej, meblarskiej czy reklamowej. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.